Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dourhara, to jest kolejny odcinek z Yandere Simulator. Dzisiaj padło na mod Amai Odayaka. Tego moda sobie jeszcze chyba nie robiliśmy, a zaintrygował mnie jeden komentarz, a mianowicie: zrób Amai Odayaka Simulator. Dobrze? PS, ma fajny strój pokojówki w łazience. A tymczasem zaczynamy, tworzymy naszego senpaja i nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić tego kciuka w górę, jeżeli lubicie oglądać Yandere Simulator, i załóżmy 3500 lajków i już w czwartek wskakuje kolejny odcinek. I od razu przechodzimy sobie do random senpaja. Senpaj, jak dzisiaj będziesz wyglądać? Pycy, 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 ostatnio wyglądałeś dziwnie z uwagi na to, że założyłeś te okulary 3D. Panie senpaj, dzisiaj nie chcemy okularów 3D. Rozumiemy się, panie senpai, więc szybciutko pycy, 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 co dzisiaj wypadnie, a teraz tak szybciutko pycy, pycy, pycy po wszystkich opcjach i... Panie senpai, tysiące razy ci mówiłem, że nie lubię tej brudki, wygląda jak doklejona, ale okej, jeszcze nie jest tak źle, jakbyś się jeszcze troszeczkę ogolił, to senpai, nawet okej, panie senpai. Zawsze mogło być gorzej, zawsze mogłeś założyć okulary 3D. I za chwileczkę będziemy robić pycy pycy po naszym cudownym pokoiku i pamiętajcie już teraz o tym, żeby napisać w komentarzach hashtag kalesony, bardzo dużo hashtag kalesony i oczywiście jakieś wierszyki bądź słowa motywujące dla naszej Yandere po to, by wylosować nasze cudowne kalesony. Ale zanim przejdziemy do majteczek, sprawdźmy, jak wygląda pokoik w Amai Odayaka Simulator. Wygląda naprawdę słodko i wszędzie są jakieś ciasteczka i pierdółki. Bardzo fajnie. Czy coś w Senpai Shrine jest? Nie, niekoniecznie. A więc od razu szybciutko przechodzimy do majteczek. Panie misiu, ja ci zapowiedziałem w ostatnim odcinku, że teraz random majteczki będę robić razem z tobą, bo wypadają po prostu kalesony. A w momencie, gdy nie wypadną kalesony w którymś momencie, no to lądujesz na ziemi. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym, więc daj mi swą moc. I oczywiście wy w postaci komentarzy czy też lajków. A więc, panie misiu, od razu przechodzimy sobie do random majteczek. Co wypadnie? Co wypadnie? Czy wypadną kalesony? No, misio na pewno chce kalesonów. On ewidentnie chce kalesonów, bo nie chce skończyć na podłodze. A więc, panie misiu, postaraj się. Postaraj się, co dzisiaj wylosujemy? Pycy, pycy, pycy i... Jedną pozycję od kalesonów. No... Panie misiu! Teraz tam będziesz leżeć przez cały odcinek. Przemyśl swoje zachowanie i miejmy nadzieję, że w czwartek pomożesz nam wylosować kalesony. Jak słodziutko! Pycy, pycy, pycy! Jaka fajna kuchnia, swoją drogą. Wow, ile ja tutaj mam rzeczy! Jaki duży garnuszek! Zaraz będziemy częstować kolegów tym jedzonkiem. Pycy, pycy, pycy! Nie mogę oczywiście otworzyć lodówki, ale mam za to naprawdę fajne broni. Na przykład mam patelnię. Pycy, 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 koledzy! Koledzy, może na dachu ktoś jest? Na dachu zawsze ktoś jest. Pycy, pycy, pycy! Ty będziesz moją pierwszą ofiarą! To nie jest łopata. Jak można pomylić łopatę z patelnią? Zielonowłosa koleżanko. Pycy, pycy, pycy. O, jak się uśmiecha, jak słodziutko. Ha, ha, ha. Duży cupcake? Malutki cupcake. Co, koleżanki? O nie, 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 nie. Nie psujcie mi teraz już zabawy. Nie, nie wolno tak. Fioletowo-włosa koleżanko. Nie przejęłaś się? Cichutko. To było złe. Ten atak był naprawdę zły. Cześć, niebieskowłosa koleżanko. Co sobie czytasz? Co? Ten atak jest zły. Ten atak jest bardzo zły. Zostawiam już te patelnie. Pycy, pycy, pycy. Idę sobie. Niebieskowłosa dziewczynko. Co to za wkładanie nóg w ściany? Niebieskowłosa dziewczynko. Nie wolno tak robić. Co będziesz mówić, jak będę klikać bardzo dużo razy kontrol? Amai. Senpai. Would you like some? You know, senpai, I wouldn't mind cooking for you every day. Tak, 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 chciałabyś gotować dla senpaja i tak dalej, ale senpai jest tylko yandere. Pycy, 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 pycy. Podnoszę szybciutko kluczyk i tutaj. Tutaj czeka nas
Nie pamiętam, jak to się nazywało. Jak to się generalnie nazywało? No wiem, że jajka się tym trzepie i tak dalej. Teraz wypadło mi całkowicie z głowy. Ale dobra, mamy to do trzepania jajek i szybciutko pycy, pycy, pycy. Idziemy, koledzy. Koledzy, może do okultystycznego klubu. To jest myśl. Cześć, koledzy. Cześć. Co? Nie, to nie jest katana, to jest trzepadło jaj. Cześć, koledzy. Zamykamy szybciutko drzwi, żeby nikt nam nie uciekł. Absolutnie. Proszę się! Czemu to ciachnęło? Szybciutko! Pycy, pycy, pycy! Nikt stąd nie ucieknie! Kto chce uciekać? Wo. I teraz ty szybciutko. Ty tam prosisz, ale miałaś prosić. Nigdzie nie uciekaj. Nie uciekaj. No gdzie uciekasz? Proszę pani, nic się nie stało generalnie. Po prostu biegniemy z trzepadłem do jaj. Szybciutko, pycy, pycy, pycy. Koleżanko, stój. Stój, nie będę się powtarzać. Nie będę się, koleżanko, powtarzać. O nie. Mówiłem. Wow, dopiero teraz zauważyłem, że tutaj jest wielki zegar. Czy wcześniej też był taki zegar? Na pewno teraz jest bardziej słodziutki. To na pewno. Ale idę szybciutko zrobić to, na co chyba wszyscy czekali. Idziemy pycy, pycy, pycy po strój pokojówki. Szybciutko. Wow, to wygląda... Ale troszeczkę się pośmiej. Tak. Musisz powiedzieć, że senpajowi będziesz gotować i się troszeczkę uspokoisz. Wtedy będzie wszystko takie kawaii i słodkie. Jakie to jest słodkie. Brakuje nam teraz tylko jeszcze jednej rzeczy. Teraz jest idealnie. Pycy, pycy, pycy. Subłajaka. Cicho bądź, kokona. Jestem w ogóle gdzie indziej, ja i tak cię słyszę. Nikogo nie obchodzi twoja rozmowa przez telefon, kokona. Ja mam tutaj coś ważniejszego, czyli subłajaka. Co się stanie? Buy drink. To tak średnio wygląda jak drink, nie sądzicie? Ratujemy wielgaśne kanapeczki. Kanapeczki, jesteście wolne. Uciekajcie, kanapeczki. Pycy, pycy, pycy. Swoją drogą, z czym są te kanapeczki? Mamy tutaj, na pewno mamy pomidorka, mamy bekon, mamy sałatę. Taki dziwny zielony frędzel. Nie wiem, co to za dziwny zielony frędzel. Ogórek to nie jest. Może papryka? Nie wiem. Dziwnie to wygląda. Jakieś białe kawałki. To na pewno jest cebula. Kanapeczki, uciekajcie z tej szkoły. Pycy, pycy, pycy. Tak, mam wielką armię kanapek. Kanapeczki, za mną. Pycy, 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 pycy. Uciekamy stąd. Szybciej, kanapeczki. Wiem, że dacie radę. Szybciutko, dawać. Pycy, pycy, pycy. Senpai, no z tym strojem, co teraz mam. Ten strój pokojówki. I te melony. No teraz nie możesz mnie olać. Panie senpai. Cześć, panie senpai. Jak to, co ze mną jest nie tak? Zagadaj do mnie coś. Porozmawiajmy czy coś. Aha, no to masz prezencik. Specjalnie dla ciebie zostawiłem prezencik. I co teraz? Nawet go nie otworzysz. Moi drodzy koledzy, dzisiaj to ja poprowadzę lekcję. Proszę pani, wypadź stąd. Dzisiaj ja przejmuję tę klasę. Proszę sobie... Byłem tutaj pierwszy. Widzisz? Ja stoję przed tobą. Proszę sobie stąd iść. Ciekawe, jak wszyscy zareagują w momencie, gdy potraktuję panią nauczycielkę z Falcon Mode. Proszę pani, pycy, pycy, pycy. Jesteście wszyscy gotowi? Punch! Przejęli się. Ej, przejęli się. Wow, zaczęli... Pycy, pycy, pycy. Myślałem, że wrócą na swoje ławeczki. A wy co robicie? No po prostu nie wierzę. Wszyscy uciekli. Wszyscy uciekli. Ten oczywiście przerażony, nie wie co ze sobą zrobić. Tak. Ale ty jesteś liderem klubu karate. Ziomeczku, weź się w garść. Personality heroic. Heroic. Ty jesteś heroiczny, tak? Właśnie widzę. Właśnie widzę, jak heroiczny jesteś. Punch! Założyciel klubu karate, a taka pinda z ciebie. A więc to by było tyle na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie tego kciuka w górę i załóżmy, tak jak wcześniej wspominałem, 3500 lajków i już w ten czwartek wskakuje kolejny odcinek z Yandere Simulator. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i hejos!
think why.